Cześć, dzień dobry. Ogłoszenie. Najpierw, przed odcinkiem Minecraftowym, ogłoszenie tego typu, bo ja mam drugi kanał, nie wiem czy wiesz. I on się nazywa MM i MCC, czyli masz minutę i mówisz co chcesz. No i ten kanał trochę stoi. To znaczy, pół roku temu nagrałem dwa odcinki. Pierwszy, w którym mówię co tam na kanale jest i co będzie, a drugi już taki kontentowy i zaprosiłem do siebie 10 youtuberów, którzy odpowiedzieli mi przez minutę, masz minutę i mówisz co chcesz. Dałem im pod rozważanie temat YouTube w 2020 roku. Myślę, ciekawie wyszło. Kolejnym odcinkiem miał być ten, który wy mi nagracie, czyli potrzebowałem 10 minut, po jednej minucie od różnych z was. I chciałem to tak fajnie zmontować. Temat był, mam 10 milionów złotych, co z tym robię? Masz minutę i mówisz co chcesz, no ale niestety jakoś nie wyszło. Bardzo was teraz proszę, kliknijcie sobie w link, pierwszy link w opisie, to jest ten nowy kanał i tam pokazane jest co to jest, ale także was bardzo proszę, wyślijcie mi swoją minutę, gdzie chcecie, to znaczy uploadujecie ją do internetu na Mega Upload, na Disco Google, na swojego YouTube'a czy na Facebooka, jakkolwiek, w której tej jednej minucie nagrywacie siebie na kamerce, opowiadacie o tym, co byście zrobili z 10 milionami złotych. Masz minutę i mówisz co chcesz. Pomóż mi rozwinąć drugi kanał. Teraz zapraszam już do odcinka z Minecrafta. Dzień dobry, witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Ja sobie tylko buduję w grze Minecraft. Minecraft! Minecraft! Seria nowa. Ja sobie tylko z Borsukiem. Paręnaście odcinków, w których będę razem z Borsukiem chciał zabić smoka, ale przede wszystkim to on będzie zabijać smoka, ja już swojego zabiłem. On jeszcze nie. Będę go uczyć, będę go wspierać i będziemy razem prowadzić taką serię. Jakiś domek się wybuduje, jakiś delikatny survival się zrobi. Po prostu we dwójkę będziemy ładnie próbować dojść do etapu, gdzie smok będzie zabity i ugrillujemy dziada. Jeśli chcesz wspierać kanał, możesz jak najbardziej. Subskrypcja, dzwoneczek, lajka, komentarz. Dzięki bardzo. Trzymaj się. I miłego oglądania. I magicznie przenosimy się do gry. Będziemy tworzyć nowy świat. Ja sobie tylko z Borsukiem. Ja sobie tylko z Borsukiem. Game Survival. Borsuka jeszcze ze mną nie ma. Zaraz do mnie przyjdzie. Normal. Cheaty. Nie będziemy. Datapaki, gamesy, tu. Stwórz nowy świat, albo more wordy, opsiąsy jakieś może. Struktury ony, wordy typy, defaulty, dobrze, bonusy czesty, nie będziemy. Done, dobra. Kratę, nu. Robi się ładuje. Proszę państwa, co to będzie? I jaki biom będzie? Strzelcie. Zatrzymajcie teraz i w komentarzu napijcie. Napijcie się herbaty, ale... Jaki będzie biom, napiszcie. Pustynia, ja będzie... Sawanna będzie. Patrz. O nie. Jakby chyba nie. Dobra, czy to dobry świat będzie? Ja mam mapę. Borsuk nie wiem, czy ma. Ja mu powiem, żeby sobie zrobił, ale będzie może miał. Czy to dobry świat? Każdy jest dobry. Pięknie jest. Dobra. O, jaka ładna góra. Tam będziemy mieszkać. Czym ja mam przybliżanie? Patrzcie, tam. Tak. Nie wiem. Zobaczymy. Gdzieś będę mieszkać. W każdym razie. Teraz trzeba zrobić tak, że... Jest, zobaczcie tutaj na dole i na drzewach. Ja jestem, ale już jestem niżej. Dzień dobry. Siemandero. Przejdziemy grę? Przejdziemy, ja, chyba, mam nadzieję. Tam. To trzeba zrobić szybko, wszystko początkowe, czyli zbijamy drzewo. Tak się zawsze każdy... Dobra, biorę tutaj drzewo. Zaczyna odcinek. Pierwszy, początkowy. Jedziemy z tym koksem. Parę tych drewek trzeba mieć. No to ja już zbieram. Zrobię nam crafting table i będziemy... Zrobiłem latające drzewo, ty. Tak jest w Minecrafcie i dlatego ta gra jest przyjemna. Zrobię pierwszy crafting table i stawiam go. Latające. Zobacz, ja go postawię tu i mamy już crafting table. I teraz przemieniam swoje wszystkie ołki na planki i teraz trzeba zrobić parę patyków. Zrobiłem parę patyków. I porobię dobra, nam... A ja też sobie mogę robić? Możesz oczywiście, chciałem ci zrobić, ale możesz sobie ale zrobić to nie, no sam. To no dobra, to zrób mi to.
Dobrze. Bo ja mam nie mam dużo drzewa, wiesz? Masz kilof. I teraz tak, tutaj trzeba na dół zejść i kilofem trzeba wykopać trochę kamienia. A mieczyka nie bierzemy? No na razie może jest dzień, na szczęście zaczynamy od początku dnia, więc może na razie nie będzie zombich. Zombie się, jakikolwiek mob agresywny, respi się wtedy, o zaczął padać, robi się wtedy, kiedy jest ciemno, czyli albo w nocy, albo w jaskini. Jak schodzi światło poniżej jakiegoś poziomu 7 konkretnie, to one się tam respią, ale na razie mam nadzieję nic nam nie grozi. Jakaś padająca pogoda, to prawie tak jak u mnie. Też masz dzisiaj złą pogodę? Znaczy nie, dzisiaj jak w sumie nie jest zła, ale z rana to lało, to czeka tak, że masakra. Jakoś ostatnio przez parę dni tutaj u nas jest bardzo słonecznie. Dobra. Trochę mam wykopanego, wracam do craftingu, zrobić sobie narzędzio. Mamy. Takie. To ja też idę. Możesz craftować chyba razem ze mną, tak to jest. Że dobra, to czekaj, jak się narzędzia robiło jeszcze? Aha, planksy muszę zrobić. Tak, i planksy jak się robiło? Patyki. Jeden log drewna, czyli to co wykopałeś sobie, stawiasz po prostu gdzieś w craftingu i wychodzą ci cztery planki. Brydecki. Oj, mamy creepera. Dobra, na szczęście się pozbyłem go, wybuchu, ale jest okej. Okay. Uwaga, z tyłu za tobą ten. Jezu. Pajączek. O, ale zabiłem go. Dobra, no ja mam, trzymam siekierę, więc... No. Już jest dobra, to czym ja mam zrobić te planksy jeszcze raz? Jeden kawałek drewna, czyli jeden blok drewna daje to, że masz cztery planki. Dobra, mam cztery planki. Dobrze, i teraz postaw je jeden i drugi pionowo koło siebie i wtedy wyskakują ci patyczki. Mam patyczki. Dobrze. Ile patyczków muszę mieć? A to nawet możesz mieć 16-20 patyczków, spokojnie. Dobra. Jak już masz patyczki... A czekaj, jak te patyczki jeszcze raz? Pionowo dwa... planksy. Przepraszam, ja to tak nazywam, bo deski po prostu. A planksy jak się robiło jeszcze raz? Wkładasz normalnie jeden blok drewna. Normalny więcej taki... planksów muszę mieć, wiesz? Mhm. Ja myślę, że cały blok drewna możesz przerobić. Tyle ile zebrałeś drewna, to sobie przerób. Dobra, ja bym chciał jeszcze mieczyk mieć. Zrobimy to tak, tak. A ja mam mieczyk. Dobra, mam mieczyk dla ciebie w zasadzie, bo ja zrobiłem mieczyk. Będziesz miał do obrony. Pewnie go zasiesz, dobrze. I jeszcze ja chcę łopatę. Dobra, i co ja teraz mam, jak już planksy mam, to co mogę zrobić? Aha, zrobię sobie patyki. Lepszą tą. No już mam patyki i robię sobie teraz lepsze narzędzia. Powiedz mi, jak się robi łuk i strzały? O, to łuk i strzały to trzeba mieć, zabić daleka pająka. Droga. To nie okay, aż taka no daleka. Ale trzeba mieć po prostu zabitego pająka, z którego wypadnie nitka. I trzy nitki okay. I trzy... Zabieram crafting table. Idziemy, spadamy stąd. Gdzieś idziemy, spadamy stąd. Ja bym powiedział, że tam spróbujmy to zrobić. Szukamy wioski. W góry. Tak, przede wszystkim trzeba znaleźć wioskę. I zabić pająka i mamy już jeden... Oj. A co to ten bumpkin? O szlak. O, dobra. Dostałem. Nie no, ewidentnie mamy noc. Nie wiem dlaczego tak się zrobiło, ale mamy noc. To jest ogórek, czyli creeper, który wybucha. Jak jesteś koło niego, to wybuchnie. Więc oj, wybuchaj. Dobra, bum. Ty, on mnie zaraz bije. Dobra, rozwaliłem go. Jest rozwalony. I masz jedzonka? Nie mamy jedzonka. Trzeba nie mam jedzonka. No ty zabiłeś świnkę jedną. Dobra, spadamy stąd. Gdzie my możemy iść? Czemu tu tak szybko się robi noc? Właśnie nie wiem, co się zrobiło, że tak noc. Może się zbieraliśmy do odcinka jakoś dłużej i było. Dobra, mamy kolejną świnkę. Bum. Mamy kurczaczka. Widzę świnkę. Tylko, że jest problem, bo to wszystko trzeba przepalić jeszcze to jedzenie, wiesz? Bo jak takie zjesz nieprzepalone, to... no to da ci trochę. Dobra, zabiłem dwie świnie. Dobra, na razie tym nieprzepalonym może się pożywmy, po prostu niestety. Ty, mam łuk i strzały. Aha, bo ci wyrzucił ten szkielet. Wyrzucił ci ten szkielet, ja będę go pająka spróbował zabić. Ja mam trzy życia w ogóle, wiesz? No właśnie to zjedz trzeba, zjeść. Tego porka, którego... Ojej. No jedzonko ze świnki. Jak to się je? Prawym przyciskiem myszy, jak masz w ręczce. No i co wtedy? I wtedy robi chrum i je. Ja zbieram na zjedzenia. Staram się to zrobić, ale w zasadzie. I może mi się trochę udaje. Mam pióra. Mordko, nie widzę cię. Już jestem. Tu. Cały czas wiem, gdzie jesteś. Dobra, kontroluję słuchaj, to. Jezu, co my zrobimy? Teraz zrobimy to, że sobie zrobimy mini chatę. Taką na przeżycie chatę sobie zrobimy. No to dobra, dawaj szybko, raz, dwa. Zbierać mam narzędzia? Trochę drewna i zrób planki. A drewna czym?
No siekierą, nie masz siekiery, to ręką. Niestety. Jakbyś miał siekierę. To tak, rzeczywiście, zrobimy sobie mini domek, taki początkowy bardzo, taki jakiś kwadrat, bleble. Żeby tylko tyle było, żeby nas nikt tutaj nie skrzywdził. Dibie, już nam robię mini chatę. Dobra, mamy chatę, mini chatę. My nie mamy węgla, nie mamy czym palić. Tak, nie mamy piecu. Węgla. A drewnem nie można palić? Można palić drewnem w piecu. I właśnie teraz się zapraszam tutaj do środka. Tu. Boże, gdzie jesteś? Tu. No, jestem. O, dobra, ja nas po prostu na razie zakryję. Dobra, i teraz o Jezu, ale ciemno. Tak, ty masz ciemno, ja mam jeszcze nie aż tak, ale jak rozpalę w piecu, to będzie ci troszkę jaśniej. Ojej. Już go tu ustawiam. No już mamy chatkę jakąś pierwszą, nie? Już go tu ustawiam i w piecu bym przepalił tym i tutaj porki. O, jest o, stary. Jest. Tak to można żyć. I tutaj będą się przepalać rzeczy i te rzeczy, które wyjdą z tego, to zjedz sobie. Dobra, dziękuję. O, tu już wyszło jakieś pieczona tak. Wołowinka. I bierzesz, zobacz jaki jestem kucharz dobry. Prawym. Dziom. A ja mam jeszcze mięsko. Dodatkowo, to poczekaj, ja wrzucę to mięsko, które ja mam. Ale ty masz mięsko, mięsko. Do czego nie to takie, się wrzuca? Wiesz? Poczekaj, ty masz, jeszcze niech się przepali do końca to, które tutaj jest. Słuchaj, to ja może dam tobie to twoje mięso, swoje mięso. Nie, no nie, musisz się uczyć, czyli wrzucisz teraz na samą górę. Teraz na górę, tam do furnansa, wrzuć do pieca, wrzuć to na mięso. Na samą górę. Tak. Surowy kurczak. Dokładnie. Ja sobie skraftuję łuk. Bo ja lubię mieć łuk. No ja łuk mam, ale mi łuk pokazuje mój, że on już prawie ledwo wisi na włosku. Tak, bo to jest taki łuk, który dostałeś od moba po prostu. Mhm. I ten łuk jest zawsze taki, że taki jest właśnie na włosku. No ja sobie zrobiłem cały. Czy masz stringi? To znaczy nie noszę takich majtek jakby. Tak, tak wydawało mi się właśnie. Ale po angielsku strings to są te nitki po prostu, nie? No. Dobra, damy trochę jeszcze drewna, żeby to się przepaliło. Ja też dorzucę nitkę. Swojego drewna, pniaka dorzucę. Jaka nie, to nie dorzucisz? Bo, nie to się, bo to są planki. Niech się zrobi na tych plankach na razie, spokojnie. No dobra, a pniaka później mogę dorzucić. A po co z tym stringiem? Co ja mam z tą nicią? Ja sobie biorę 4, a te, które teraz będą dla ciebie, to są dla ciebie. Ile masz nitek? Masz jakąkolwiek? Jedną. Tylko, to jeszcze tylko dwie tą, co mi dałeś. Tak, jak jeszcze zabijemy jednego pajączka, to ja to może spróbuję zrobić. A co to będzie? To wtedy łuk będziesz miał, tak jak ja. O, fajnie. I wtedy można szczyloć. Dobra, i teraz ja spróbuję przepalić nam trochę żelaza. I zrobimy tak, że ja sobie wezmę z tego żelaza 5, które pozyskałem, zrobię kilof, a tobie zrobię żelazny miecz. Okej, okay. No to, tak to się będzie lepsza opcja. Tak. No ja na razie mam miecz taki, wiesz, jaki mam, nie? No ale... Zaraz będziesz mieć lepszy. Tylko jak się to przepali jednak. I później można będzie go zenchantować. Nie pamiętam, jak tak, to mówiłeś tak. W ostatnim odcinku, jak się robiło enchanting, ale o, dobra, to już to daleka droga, to trzeba mieć diamenty. Aha, daleka jeszcze. Dobra. Znaczy daleka, no jak na nas, na teraz, to daleka. Bo dokonał na razie... postępu ciężki sprzęt. Tak, gracz, i to jest ja sobie buduję. Ciężki sprzęt. I teraz możesz sobie zamienić miecz jeden na drugi. Ale to ten jeden to muszę wyrzucić po prostu. W zasadzie możesz wyrzucić. Dobra, mamy to co chcemy. Ja nie mam zegarka tutaj niestety. Ja sobie stworzę tak. Kilof żelazny. Ja już mam fajniej, bo mam żelazny kilof. I teraz w zasadzie ten mogę wywalić, bo go nie lubię, tego nie lubię. To jajka nie chcę mieć teraz przy sobie. To kobl tu. Poustawiam sobie po prostu ładnie. I to do zabawy, to do wywalenia. I to... Aha, 4. Właśnie. Ej, coś dostałem. Co to jest? Albo ja wyrzucam. To są oczy pająka. Potrzebne do tworzenia potek, wiesz? Można potki robić. Mam dla ciebie te 4 jeszcze mięska. I ja bym chciał zobaczyć, jak tutaj wygląda sprawa z... O, jeszcze ciemno. Jakieś mięso, jakieś jedzenie dostałem od ciebie, jakiś chlebek. Tak, tak. Jakieś... Dobra, mamy jednego stringa, a w zasadzie mam 2. Zobacz, i możesz zrobić swój łuk już teraz. No, teraz to ja nic nie widzę jeszcze. Mam 3 stringi. Jak nic nie widzisz, to ja jeszcze trochę na chwilę odpalę w piecu, ale nie możemy nic przepalać w piecu, więc możemy zrobić... Nie, tak nie możemy zrobić. To... A długo ta noc będzie trwała? Ta noc jeszcze trochę będzie trwała, ja się wkopię w ziemię i postaram się znaleźć, wiesz co zrobić, znaleźć nam trochę węgla. Może akurat natrafię na możliwie szybki węgiel.
To by było bardzo dobre wtedy, byłoby dobra. No ja zrobię, ja zrobię w tym momencie 2000 years later i wrócimy już do widzów, jak będzie dzień chyba. Dobra, a ja tutaj Borsuka próbuję uratować, żebym miał węgla trochę. Strasznie dobra, bardzo no to... chcę dojść do węgla, żeby ci go tam móc, a nie znalazłem węgla, tylko znalazłem żelaza. To też jest dobre, że znalazłem akurat żelazo, a nie węgiel, ale nie mamy czym i tak zapalić. Trochę mam drewna, ale już nie aż tak dużo. Węglu, znajdźcie bardzo ciepło, mam cię. Dobra, mam węgiel i już wracam z węglem na górę. O, elegancko. A powiedz mi, a jeżeli będzie dzień, to dzień się bardzo długo robi? Nie aż tak, to jest około 10 minut, 12 minut dnia, 8 minut nocy, coś tak, mniej więcej. Teraz jakoś zapomniałem kompletnie, kiedyś wiedziałem doskonale. A to dziwne, że tak krótko strasznie trwają te dni i noce. No wystarczy się przespać po prostu w łóżku. A tylko nie mamy niestety, wiesz czego nie mamy? Łóżek, musimy dojść do wioski i znaleźć łóżka. Tak, albo po prostu owce pozbawić jej sierści. Rozumiem. No ale to do czego to trzeba jakieś pewnie mieć urządzenie. Takie urządzenie to się nazywa mieczyk, zabijamy owce i wypada z niej po prostu, wiesz? Aha, okej. Tak, trzeba pozbawić niestety minecraftowego no życia takiej owsy, dobra. Ja już jestem tu przy tobie, zobacz. Nie widzę cię jeszcze, ale zaraz pewnie cię zobaczę. Pewnie mi ufa, że jestem przy tobie. O, zapaliłem. Uf. Zapaliłem i teraz tak. Ja co chwilę zbieram tam ten stary miecz, ale dobra, zaraz go... Wejdź w crafting table. No. Dobra. I masz 3 nitki. Mam 3 nitki. Mam 3 nitki, 3,5. A patyków masz 3? Mam 30 nawet patyków. Dobrze, to ustaw patyki na... tak jak łuk wygląda, czyli najpierw ustaw sobie 3 nitki prosto, na pionowo 3 nitki, po lewej na przykład stronie, 1, 2, 3. No. A patyki, góra, środek, prawo, środek, dół, środek, czyli taki zakrzywiony, taki C tylko w drugą stronę. Mam, ale nie pokazuje mi, że jest aha, gotowy. Bo ty przede wszystkim korzystasz, pewnie będziesz korzystał z tego. Dobra, no. Możesz jednak to robić używając tej książeczki zielonej przecież. I tak zrobię. No, a ja tak zapamiętam, ja mam zapamiętane te craftingi. Dobra, zrobiłem łuk. Mam teraz właśnie, już łuk. Dobra. To tamten ten stary łuk muszę wypierniczyć, a jak strzały? Mam jedno pióro. A wiesz, co ja dla ciebie zrobię? Wolisz hełm czy buty? W sumie chyba najpierw buty. Wolisz buty. Proszę a bardzo. A powiedz mi, jak się robi strzały. Tak, musisz mieć krzesiwo, którego nie mamy. Musisz mieć piórko i musisz... Jak to... No. A jak buty założyć? Buty. Naciskasz E, jak Elżbieta. Elżbieta. Tak, czyli L jak Elżbieta. I te buty przeciągasz tam, gdzie widzisz po lewej stronie od swojego skinika te buty po prostu. Czyli masz głowa, lata, spodnie, buty. Pokazuje L jak wcisnąłem, to są postępy. Nie no, E, żartuję. A, dobra, okej, okay, widzę. Mam buty. Tak, mam buty. I już jesteś, widzę, w butach, dokładnie. Ja no, jeszcze ja nie posiadam takich nie cymesów. I myślę, że możemy już spokojnie wyjść, bo jest dzień. Idziemy gdzieś na górę. Przede wszystkim jedzonka. Każde zwierzę, jakie widzisz, to niestety, ale pozbawiaj życia na razie. Bo jedzenia się nam przyda, czyli jakieś krówki i tak dalej. Ważne jest, ty mieczykiem wolisz, ja siekierą, tak? Wolisz mieczykiem? Ja jestem mieczykolubny. Mieczykolubny, dobra. Wszystkie takie rzeczy jak węgiel pobierasz, nie? Jak widzisz akurat, że węgiel jest, to zawsze zabieramy. Na początku. Trochę kamienia do budowania. Ty co tu jest? Tak, idę do ciebie tam. Już. Ciemno tam co? A tam jest jaskinia takaś taka trochę. Ja mam nie tak ciemno. O, to była taka jaskinia króciutka, ja już jestem koło ciebie. Dobra, ja jestem... I tam wejdźmy może na górę. Ja... No. Okej. Okay. Ja tego węgla jeszcze nie mam, niestety. No ja już węgla mam 28, to jest na początek może wystarczająco. Kolejny tu jest. Ona... mam kozła. Kozła. Są zwierzęta, idę zabijać. Kozła. Ja nie znam kozła. Nie wiem, czy on nam coś zrobi, czy nie. Kozła można... Bo on doszedł do nowej aktualizacji. W nowej, wiesz? Ja wolę te takie zwierzęta, które znam, czyli o, krówka, bum. No zabiłem, ale to jak zabijam mięso, dostaję z niego od razu? Ja nie wiem, czy kozioł po prostu daje mięso. Wiesz? No właśnie, chyba nie. Chyba nie. Krówka na pewno daje, świnka,
Kurczaczek. Widzę już świnki stąd, więc dawaj, 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 tak. Nie udawaj. No, słuchaj, mam na polanie kilka świń. Dobra, to ty się zabierz za świnie, ja się zabrałem się za krowy, ponieważ krowy też dają ważną rzecz, bo skórę. A skóra jest potrzebna, żeby tworzyć potem książki, żeby dojść do tego enchanting table, takiego, żebyśmy mogli sobie enchantować rzeczy. Nie mam jeszcze... polować na świnie. Nie mam jeszcze owcy. Trzeba znaleźć jeszcze dwie owce. Mam owce, a to nie. To jakiś kurczak. To jest kurczak. Powiedz, że pomyliłeś kurczaka z owcą. Pomyliłem. Dobra. Padł na dół. Dobrze, że nie z kurczakiem. Padł na dół, dobra. Hop, hop. Hop, hop. Pum. Dobra. Słuchaj, myślę, że powinniśmy się zacząć zawijać stąd i żeby iść gdzieś szukać tej... Tej wioski, nie? Bo tej wioski. Tak. No to możemy iść, jak chcesz to prowadź. Zobacz, jak... O, uda ci się? Dobrze. Jestem parkour... mistrzem parkourem. Parkour zrobiony. Mistrzem parkourowym. Dobra, słuchaj, nie wiem, idziemy przed siebie, czy... Tak, jakoś przed siebie. Coś gdzieś szukamy jakoś przed siebie. Jak wejdziesz zawsze na górę, to o, więcej stary. Widać. Co tam? No, jakieś są, kurde, tutaj, nie wiem, czy co tu jest. Pustynia? Idziemy na dół przez pustynię? Fajnie by było mieć owce jeszcze, bo ja mam 4 zabite, więc mam 4 wełny. Jakbyśmy dobra, mieli jeszcze cofam dwie, się. Jakbyśmy mieli jeszcze 2 wełny, to moglibyśmy przespać noc i ty i ja. Dobra, to cofam się. Właśnie nie wiem, jak to zrobić, żeby tak było to dobrze. A tutaj one się nie respią. Tak, jednak to jest Mordko, nasz plan. Ja się... Cofam, jak widzę. No. Na minimapie cały czas cię tutaj nie wiem, obserwuję. Gdzie mam iść. No musimy znaleźć 2 owce, po prostu. To jest nasz cel jeszcze na dzisiaj, czyli no, musimy to... mieć po 2 łóżka. Nie wiem, jak to zrobić, nie? No, gdziekolwiek musimy sobie iść. No dawaj do mnie, no. Ja jestem cały czas koło ciebie. Tak? No, no widzę cię. To zwróć w lewo swoją uwagę. O. A? Ja cię na minimapie cały czas obserwuję. Tu. A, jesteś tutaj. Dobra. Spokojnie, jak ty się zgubisz, to ja cię nie zgubię. Mam owce. Mordencjo, widzę, że są chyba owce. Tak, właśnie. Jest owca jedna, druga. Dobra, jest i jeszcze ja nie widzę drugiej, ja nie wiem, gdzie ty masz... Mam, zabiłem. Dobra, biała? Czarna. O. A to musi być biała. Chyba, właśnie nie wiem, czy można stworzyć, pokaż. To znaczy, chodzi o to, że daj mnie twoją wełnę, która ci z tej owcy czarnej wypadła. I ty jest surowa wieprzowina, skóra, surowa wołowina, surowa baranina. I surowy kurczak. Mamy dosyć dużo żarcia, ci powiem. Nie mam wełny. Musisz mieć wełnę, jak zabiłeś owce. Ale słyszę jakieś muu. To jest dla ciebie łóżko, proszę bardzo. Gdzie? A, o, dziękuję, ojej, dobrze. Jak dobrze. To jest łóżko, ale teraz jeszcze musi być łóżko dla mnie. Więc ja muszę sobie znaleźć jedną owcę, której na razie tu, prawda, nie widzę. Ale bardzo jak, dużo masz, krów tutaj. Serio, nie masz przy sobie żadnej wełny? Nie pokazuje mi wełny. Ty, mam! Jasno, no, szara wełna. No, widzisz. Mordko, czekaj, jak ci to dać teraz? Ku. Jak będziesz miał na... Wyrzucasz z ekwipunku też, po prostu. O, no, proszę. Dobra. I teraz zobaczę, czy się tak uda zrobić, czy nie. Boże, czy tak było. Minecraft lubi to, czy... Bo my musimy zrobić jakąś chatkę wuja Toma znowu, nie? Nie mam drewna. Tak, chatka wuja Toma będzie robiona. Drewno tylko ręką mogę zbierać, tak? No nie, najlepiej siekierą i właśnie teraz musimy sobie stworzyć po siekierze, bo ja też mi się skończyła moja siekierra. Dobra, no to ja na razie rozwalam ręką tyle, ile mogę i żeby... bo się ściemnia już, wiesz, znowu. Dobra, ja mam siekierę koniecznie. Dobra, dalej. Hop, hop. Hop, zbieram hop. Najwięcej drewna, jak się tylko da. I myślę, że pierwszy odcinek to będzie właśnie taki, że schowamy się w chatce wuja Toma i będziemy przepalać jedzenie i będziemy mieli wszystkie te sprzęty takie już podstawowe, takie małe i to jest początek nasz całej przygody. Dawaj szybko, bo już jest lipa. Już jest, wiesz co, robi się. Ja na zobronie. Mam cium, już się robi, nie? Wiesz co chodzi. No i niestety, ja nie zrobię sobie wełny, ja muszę znaleźć. Jedną owcę. No to nie zrobimy tej wełny, trudno, to nie na razie... Zrobimy, trudno, to rzeczywiście, przeczekamy to. Ja też nie będę spał, ja poczekam na ciebie.
Dobra, ten crafting wezmę. Gdzie chcesz, żeby powstała chatka wujatowa? Obojętnie. Powiedz mi tylko, czy potrzebujesz drewna, to ci porzucam wszystko. Nie, bo zrobimy sobie tak, patrz. Hop, 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 hop. Hop, hop. I w Minecrafcie na szczęście da się robić tak, że sobie wkopujesz się w górę. Jesteś w chatce wujatoma zrobionej po prostu z... Poczekaj. Miejsca. Potrzeba zrobić zamknięcie drzwi. Z drewna to zrobię. Ja już zamknąłem. Zobacz. Zamknąłeś, tak? Tak, dirtem, tak? Po prostu, wiesz, nas zagrzebałem żywcem. Zagrzebałeś nas żywcem. No ja niestety nie widzę nic, nie? Ja mam... teraz... Szkoda, że nie mamy torcza żadnego, ale no to jest właśnie już to, nie? Już tworzę torcza. O stary, tu będzie przepiękne. Już robię go. Gdzie są moje patyki? Nie mam patyków. Survival, człowieku, to jest dopiero... Nie, no teraz dopiero widzę, jaki Minecraft jest survivalowy. To jest naprawdę taki typowy survival. Bang, bang. Jest bardzo fajna gra, naprawdę tak. I to może powiększymy tą naszą chatkę wujatoma, zobacz. Bardzo tutaj proszę. Mogę to powiększyć? A jak najbardziej. Dobrze by było, jakbyś miał jeszcze swoje wszystkie narzędzia, więc ja ci zrobię. mój drogi, tak. Siekierę i łopatę. Zrób mi tutaj tu siekierę. Zobacz, masz siekierę, łopatę. Ja sobie też poorganizuję. Jak mam, co mam gdzie mieć, na jakim czym. To drewna bym chciał od ciebie. Czy możemy zrobić skrzynkę? Właśnie to teraz o tym pomyślałem, rzeczy. Tak. Poproszę od ciebie drewna kawałek. Proszę bardzo ciebie, już, uwaga, cyk. I jeszcze, o właśnie, drugi kawałek, dobra. Zobacz, rzucam ci wszystko, zobacz, zbieraj. Zebrane, dobra, i mamy tak. Zebrane, dobra. I mamy... Czekaj, teraz tak, mieczyk daję sobie jako pierwszy, bo to jest najważniejsze. Okej, zostawiłem i teraz walam wszystko do skrzynki jak leci. Ty, a ja mam dwa kilofy kamienne. Kamienna łopata, one są niepotrzebne. Kamienne są niepotrzebne. Teraz będziemy przepalać mięso i myślę, że następny odcinek to zobaczycie, jak już będziemy mieli wszystko poukładane, mięso. A, to ty przepalasz mięso. A o, zobacz, ile mięso? Mam. Surowa wołowina. Tak, i tutaj będzie... To ja dołożę wołowinki, tak, proszę bardzo. Tak, tak. I włożę do skrzynki jedzenie. Dobrze. A jak mogę? Mogę na przykład control z shiftem, i... Z shiftem wszystko. Z shiftem, trzymasz tak? Shift i klikasz lewy przycisk myszy i wszystko się wkłada, tak. Pu. A wiesz, co ja nam zrobię? Ja już ugotowane jedzenie na sam koniec daję. Pieczona wołowina już jest na dole. A zobacz, co ja zrobiłem. Zobacz tu. No. O, wow! Mamy drzwi! Ty, to możemy sobie w sumie rozbudować może nawet tutaj taką pierwszą... Trochę mało tu miejsca, nie? No ale dobra. To możemy sobie rozbudujemy. Nie wiem, w którą stronę możemy, żeby nas tamtą, nie... Tamtą możemy, bo tam jest trochę... Tamtą możemy. Dobra, i już nam tutaj powiększam to miejsce, bo trochę klaustrofobicznie rzeczywiście się zrobiło. Mhm, tylko tak trzeba pies na środku piecyk. Się no, no ten piecyk będzie trzeba później przenieść, ale to spokojnie. To jest taka nasza pierwsza chatka, ale i tak będziemy chyba szukać wioski. Więc tak. Tylko jak tak, o na razie, żeby to wszystko, wiesz, przepalić, pouzgadniać sobie. Myślę, że poza odcinkiem rzeczywiście już wszystko tak poukładamy sobie w ekwipunku i zobaczymy, co ważne, co nieważne, powyrzucamy różne rzeczy. Weźmiemy wszystko do swoich plecaków i wybierzemy się na przygodę. Przygoda w drugim odcinku będzie szukanie wioski, tak myślę, tak by było dobrze. Na razie, podsumowując ten pierwszy odcinek, przeżyliśmy. Pierwszy dzień, pierwszą noc, pierwszą burzę. Mamy dużo jedzenia, sporo jedzenia, narzędzi trochę jest. I tak by było dobrze, żeby noc przeszła i dalsze odcinki będą później. Dokładnie. To co, chcemy kończyć, to już nie. No, jest już 30 minut jak nic. Dobra. No, dobra. Dziękuję bardzo, no. Do zobaczenia, trzymajcie się i pa pa. No to dzięki kochani za sprawdzenie odcinka do końca. Jeżeli się podobał, to wiecie, co macie robić, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Siemandero! Yo.